Cześć, witajcie. W tym odcinku zapraszam na test super świetnego obiektywu Canon Makro EFS 60 mm z maksymalnym otworem przysłony 2,8. Nie da się ukryć, że między innymi dzięki niemu wkręciłem się dość poważnie w robienie zdjęć makro. Sam obiektyw jest bardzo fajny, mały, kompaktowy, solidnie zbudowany. Na korpusie widać tylko jeden przełącznik autofokusa, choć w makro używam go rzadko, lepiej się zbliżać i oddalać od obiektu. To co ważne, to jest obiektyw przeznaczony wyłącznie do pracy z aparatami APS-C, czyli nie ma co go dopinać do dużej klatki. A teraz pora przyjrzeć się, jak sobie daje radę w warunkach studyjnych. No to zaczynamy. Na pełnym otworze przysłony wynoszącym 2,8 obraz w całej klatce wydaje się bez powiększenia bardzo ostry i ma fajny kontrast. To jeżeli za chwilę powiększę troszkę środkowy obszar, ta ostrość pokazuje nam się naprawdę bardzo ładnie. Przypominam, to jest maksymalny otwór przysłony. Na brzegu kadru wygląda dokładnie tak samo. No to jest rewelacyjny wynik. Ten obiektyw na maksymalnym otworze jest bardzo ostry. Popatrzmy sobie na porównanie, co się będzie działo, jak będziemy przymykać przysłonę. Ja nie użyję tutaj wszystkich stopni przysłony z tego względu, że jest ich bardzo wiele w tym obiektywie. No to zaczynam od obszaru środkowego i przymykam przysłonę do 5-6 i dla mnie nie zmieniło się nic. Ostrość jest nadal genialna. Kontrast również nie spadł, właściwie nic się nie zmieniło optycznie, także 5-6 jest na pewno super użyteczną przesłoną tego obiektywu. Przemykam przesłonę dalej do 8 i nadal nie widzę istotnej różnicy. No może delikatnie kontrast spadł, ale ostrość nadal jest super, więc znowu mamy w pełni użyteczny zakres przesłon. 11 kolejny stopień i znowu brak istotnej zmiany. Czyli do 11 można spokojnie przymykać przysłonę, żeby zwiększać sobie głębi ostrości bez obawy utraty ostrości w centrum kadru. 16 zaczyna się już coś dziać. Zaczyna się mydlić i trochę nam się tutaj rozjaśnił obraz, więc jest też utrata kontrastu. Przy przysłonie 22 zaczyna się już poważny problem. Obraz jest po prostu nieostry, rozmyty i to zdecydowanie już nie jest przysłona użyteczna, a szkoda, bo to jest obiektyw do makro, więc walka o głębi ostrości jest ważna. 32 to już jest prawdziwy dramat, to po prostu jest kompletnie nieużyteczna przysłona w tym obiektywie. Wracam do wyjściowego powiększenia i przyjrzyjmy się teraz, co się dzieje na brzegu kadru, czyli teraz mamy 2,8. Powiększę obie strony tylko w ten sam sposób, żeby nas tutaj nie wprowadzało w błąd. No i popatrzmy, ten brzeg jest naprawdę rewelacyjny. Ten obiektyw po prostu przy maksymalnym otworze jest absolutnie ostry na brzegu, jak i w centrum kadru. To tutaj widać lekką aberrację chromatyczną. Zobaczymy, czy będzie podatna na skorygowanie przymknięciem przesłony. No to przymykam do 5-6. I co? Delikatnie chyba troszeczkę uciekł kontrast, ale ostrość jest nadal genialna. Poza tym patrzmy na aberrację. Nie ma tej aberracji, czyli przymknięcie do 5-6 kwestię aberracji rozwiązuje całkowicie. Jakość obrazu jest świetna. Po domknięciu do przesłony 8 ja właściwie nie widzę żadnej różnicy versus 5-6, także nadal jest to super użyteczna przesłona. 11, dokładnie to samo. Identyczny obraz jak przy przymknięciu do 8, czyli można przymykać spokojnie do 11, żeby mieć większą głębię ostrości. 16, zaczyna się spadek kontrastu delikatny i delikatny spadek ostrości, ale jeszcze nie ma dramatu. Zobaczymy 22. 22, no jest gorzej. Wyraźnie tutaj kontrast ucieka. To co widać przy 2,8 versus 22 to jest poważna różnica. Jeśli się tu dokładniej przyjrzeć napisom na górze kadru, to one wyraźnie są już delikatnie rozmyte, zupełnie utraciły kontrast, więc ta przysłona 22 nie jest w pełni użyteczna na pewno w brzegach kadru. I po przymknięciu do 32 jest po prostu nieostry obiektyw w tym zakresie, więc ta przysłona 32 to jest tylko chwyt marketingowy, bo robić na niej zdjęć nie należy. No próba podsumowania tego obiektywu nie do końca jest taka jednoznaczna, no bo wysokie przysłony są kiepskie, a powinny być najlepsze, bo to jest obiektyw makro. Z kolei otwarty do pełnej dziury jest genialnie ostry, więc może nie należy go używać wyłącznie w makro. No dobra, czas przyjrzeć się filmowaniu. Zobaczymy, jak łapie ostrość. No tu mam taki krótki materiał na dużym zbliżeniu. I to, co w tej chwili słyszeliście w tle, to jest łapanie ostrości właśnie. To popykiwanie takie, to jest wyraźny dźwięk obiektywu. Nie należy nagrywać dźwięku mikrofonem aparatu, jeżeli chcemy kręcić tym obiektywem filmy. Natomiast no, film wygląda według mnie super. Przełączanie ostrości też jest fajne, płynne. Tu z kolei takie małe ćwiczenie, te pstryknięcia pojedyncze to są kolejne stopnie przysłony. Tak jak mówiłem, jest ich bardzo wiele, więc wielokrotnie go tutaj przymykam.
ISO jest w automacie, więc powiększa nam się szum, ale widać, jak fajnie rośnie głębia ostrości, przymykając przysłonę. Choć niestety widać, że po przekroczeniu 16 mamy raczej dużą głębię nie ostrości niż ostrości. Ale nic to, popatrzmy, jak daje sobie radę w zdjęciach. No, zbliżenia kwiaty to jest pełna moc tego obiektywu. Piękne kolory, świetna ostrość, można by ją poprawić focus stackingiem, no ale na dworzu zwykle jest to ciężko zrobić, więc trochę przymknięta przysłona. Zresztą ta 8-11 w takim zakresie daje fajną głębię ostrości, można robić właśnie takie zdjęcia. Kolory są według mnie absolutnie piękne. Zdecydowanie jest to dobry obiektyw dla miłośników polowań na owady, bo można robić zdjęcia z odległości trochę większej niż 1 czy 2 cm, więc nie płosząc je. Jeżeli złapiemy trochę dystansu do swojego obiektu fotografowania, to mamy fajną głębię ostrości, ostry środek i pięknie rozmyte tło. Kolejne fajne zastosowanie tego obiektywu to fotografia produktowa. Zresztą na zdjęciu ma jakiś centymetr wielkości, więc możemy sobie fajnie zbliżyć małe obiekty po to, żeby wyciągnąć ich szczegóły, fajnie je doświetlić. Bardzo mi się podobają te zdjęcia, no, a jeżeli ktoś potrzebuje robić zdjęcia jakimś pierścionkom czy biżuterii, to naprawdę jest dobry obiektyw do tego. No i wracam do moich ulubionych kwiatków. Ta szczegółowość zdjęć po prostu mnie cały czas rozwala. Zobaczcie, widać pojedyncze ziarna pyłku. To jest coś genialnego, uwielbiam te zdjęcia. A jeśli trochę skorzystać z zooma elektronicznego, to tak wygląda liść w powiększeniu. Ekstra, po prostu ekstra. Makro w nazwie nie oznacza, że trzeba robić wyłącznie makro tym obiektywem. 60 mm na APS-C Canona to w przeliczeniu na normalną ogniskową setka, więc fajnie nadaje się do portretów. One wychodzą nam tutaj super ostro. Na zbliżeniach mamy fajnie rozmyte tło, właściwie wygląda jak to z obiektywu, który mógłby być trochę jaśniejszy. Jeżeli się dobrze przymierzyć, to portrety naprawdę wychodzą moim zdaniem ciekawe. No tutaj tło jest rozmyte po prostu ekstra, a oko perfekcyjnie ostre. Ja kupiłem obiektyw używany za 900 zł i uważam, że to były dobrze wydane pieniądze. A teraz szybka zajawka następnego odcinka. Przed sobą widzimy szynę makro. Kolejny odcinek postaram się nagrać o focus stackingu, do którego takie urządzenie jak szyna makro przydaje się bardzo. Na dzisiaj to tyle. Cześć, trzymajcie się. Zajrzyjcie też na kanał mojej córki Szalona Werka.